Na tegoroczną 8. edycję konkursu nadesłano 316 prac z całej Polski. Spośród nich jury wybrało 47 realizacji finalistów. Obiekty, które w tej najnowszej edycji doszły do finału konkursu Życie w architekturze, zajęły bardzo wysokie pozycje również w konkursie, w której nagrodę przyznaje Unia Europejska. Jest to nagroda imienia Missa van den Rohe. Te budynki są to Filharmonia w Szczecinie, następnie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, następnie Muzeum Śląskie w Katowicach. Jest to więc pierwszy raz, gdy te dwa konkursy w pewnym sensie się spotkały. I jestem bardzo dumna, że te obiekty, które są symbolami współczesnej Polski, można też powiedzieć, że są symbolami Unii Europejskiej. Grand Prix Życia w architekturze, Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla najlepszego obiektu architektury w Polsce w latach 2013-2014 otrzymuje Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Często pewnie używamy takiego określenia zgodnego z polskim doświadczeniem, że każdy jest kowalem własnego losu. Ja myślę, że się zmieniają okoliczności i coraz częściej będziemy mówili, każdy jest architektem własnego losu. Nie tylko dlatego, że powoli zawód kowala wymiera, ale dlatego, że architektura nabiera coraz większego znaczenia, także w kształtowaniu właśnie naszego życia, naszego otoczenia i zaczyna w coraz większym stopniu kształtować nas wszystkich. Myślę, że rośnie apetyt w Polsce na architekturę. O czym świadczą i osiągnięcia, które tutaj są w tej chwili nagradzane, ale także świadczą te badania opinii publicznej, że rośnie apetyt na ład wokół nas, na to, żeby było piękniej, żeby było użyteczniej, żeby było jednocześnie niebanalnie, tylko ciekawie. To jest pewnie efekt zarówno powolnego bogacenia się Polaków, jak i otwierania się Polski na świat, gdzie można czerpać, szukać wzorców, można przymierzać to do własnych doświadczeń, własnych upodobań, własnych możliwości, ale także i własnych aspiracji, ambicji. Więc myślę, że ten apetyt będzie rósł na piękno i na ład wokół nas. Myślę, że tutaj mam prawo do tego, żeby zrobić lekką, tak powiem, polityczną robotę, powiedzieć, że wydaje mi się, że świadczy o tym także i zainteresowanie związane z ustawą krajobrazową, że to jest szersze zjawisko, ład w ogóle przestrzeni, pewne zainteresowanie tym, w jakich warunkach żyjemy, już nie tylko w wymiarze takiej praktyczności codziennej, ale na te warunki się składa właśnie piękno i tego coraz bardziej potrzebujemy. Więc ja chciałem powiedzieć, że oprócz nagród prezydenta w dziedzinie architektury, to ja zamierzam również i uczynić jednak kwestię właśnie otoczenia, ładu przestrzennego, jednym z elementów polityki państwa, bo taki według mnie jest czas. Wiele się zmieniło, nadszedł czas, kiedy trzeba zrealizować potrzeby Polaków i dostarczać to, co piękne, to, co użyteczne, to, co po prostu jest właśnie też niebanalne. Proszę Państwa, w związku z tym gratuluję wszystkim, gratuluję i architektom, gratuluję inwestorom, gratuluję całemu środowisku, ale gratuluję przede wszystkim użytkownikom tych wspaniałych obiektów, ale powiem szczerze, że najbardziej gratuluję tym, którzy na nie mogą patrzeć. Mogą przeżywać, mogą się cieszyć, że po prostu jest ładniej, jest ciekawiej i jest coraz mniej banalnie.